500,000 confirmed cases of COVID-19 and more than 20,000 deaths. These are tragic numbers, but let's also remember that around the world, more than 100,000 people have recovered. Viral outbreaks are a fact of life. How much damage they do is something we can influence. Szeroka próbuje odpoczywać zgodnie z przepisami, czyli w zgromadzeniach maksimum dwuosobowych lub rodzinnych i bez podróżowania. Problem pojawia się, gdy tradycyjne miejsca spacerów, takie jak parki, nadmorskie mola czy turystyczne szlaki, zostały zamknięte w trosce o zdrowie przechodniów. Wolna przestrzeń zaczyna się kurczyć. Na dojazdach do turystycznych miejscowości stanęły patrole policji i choć nie ma oficjalnego zakazu wjazdu do żadnego kurortu na Rogatkach Zakopanego, funkcjonariusze wyłapywali auta na obcych rejestracjach i skutecznie przekonywali kierowców do powrotu do domu. Służby porządkowe nawołują i nie żartują. Za złamanie zakazu zgromadzeń można dostać mandat od 20 do 500 zł. Policjanci i strażnicy miejscy wyłapują krnąbrnych przy pomocy drona. A vaccine is still at least 12 to 18 months away. We need to stay calm, stay united and work together. I thank you. Poskutkowały też apele władz nadmorskich miejscowości, by nie przyjeżdżać i nie tłoczyć się na Półwyspie Helskim, bo i tak wszystko tu zamknięte na cztery spusty.